Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, część pierwsza. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych Żydów, którzy mieszkali poza Palestyną, nazywano wychodźcami. Piotr zwraca się do wierzących z tych pięciu prowincji. Niekoniecznie muszą być to Żydzi, ale podobnie jak Żydzi poza Palestyną, są to ludzie, którzy są poza swoją prawdziwą ojczyzną, czyli poza niebem. Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Piotr stwierdza, że ci ludzie, którzy uwierzyli, są poświęceni przez Ducha, czyli oddzieleni. To oddzielenie ma dwa cele. Jednym jest posłuszeństwo, a drugim oczyszczenie. Piotr tutaj mówi o pokropieniu krwią Jezusa, ale dla Żyda było oczywiste, że wszystko, co jest pokropione krwią ofiarnego zwierzęcia, staje się czyste przed Bogiem. I tak też krew Jezusa oczyszcza nas z naszych grzechów. Piotr mówi tutaj o łasce i pokoju, żeby się rozmnożyły, czyli ci ludzie mają łaskę, czyli przychylność Boga i pokój Boży w sercach, ale mogą go mniej mieć więcej. To zależy w dużym stopniu od nich. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Dzięki temu, że Jezus umarł za nasze grzechy, mogliśmy dostąpić odrodzenia i uzdolnienia do życia w niebie, do uczestniczenia w tym dziedzictwie, które Bóg dla nas przeznaczył i które jest wieczne, niezniszczalne. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Tego, że jesteśmy już zbawieni, nie widać, ale Bóg nakazuje nam, abyśmy w to wierzyli. To się objawi we właściwym czasie. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Piotr nakazuje nam już teraz cieszyć się z tego zbawienia, którego nie widzimy. To nam pomoże przy przechodzeniu przez różne doświadczenia, które Bóg będzie na nas zsyłał. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Sam Piotr widział Jezusa na ziemi, widział go też po zmartwychwstaniu, ale zwraca się do ludzi, którzy go nie widzieli. Ci ludzie tylko w niego wierzą i właśnie jedną z prób, przez jakie przechodzą, to jest to, że muszą wierzyć w zmartwychwstanie, muszą wierzyć w to, że Jezus rzeczywiście był na ziemi. Ale ponieważ rzeczywiście wierzą, to już weselą się tą radością, której nie sposób wyjaśnić w naturalny sposób, a która wynika z tego, że osiąga się zbawienie duszy. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Tutaj Piotr wyjaśnia, po co chrześcijanom jest potrzebny Stary Testament. Już prorocy pisali o tej łasce, której
My teraz doświadczamy różne teksty Starego Testamentu, można odnieść do naszej sytuacji. Są one wskazówkami, są wzorami, jak mamy postępować. Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Prorocy też przepowiedzieli czas, w jakim Jezus przyjdzie. No i też przepowiedzieli ze szczegółami, co go spotka. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Sami prorocy wiedzieli, że to, co mówią, jest przede wszystkim przeznaczone dla ludzi, którzy będą żyć w przyszłości, a nie dla nich samych. I teraz ci, którzy opowiadają Ewangelię, kontynuują ich pracę. Także aniołowie, widząc zbawienie ludzi, uczą się czegoś o Bogu. To, co się dzieje z nami, interesuje ich, bo dowiadują się o Bogu czegoś, czego nie wiedzieli. Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć, wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca, nasze serca wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego łaska na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć, wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego łaska, jego